Cześć, ponownie Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak zaczepić naszego tubisa, żeby on nam po prostu nie spadł z tego haczyka i dosyć dobrze był w wodzie wyglądał. No więc tak, o, ja troszeczkę szarpnę żyłką. Zobaczcie, tu mamy nasz haczek. Ja tubis, naszego tyltubisia pokroiłem w takie filciki. O! Mamy następnego. Widzicie, wspomagają nas tutaj, wspomagają mnie tutejsi wędkarze, więc jest bardzo dobrze. Ale ten tubis, to już wiecie, to już by podchodził pod belonę. No taki tubis, to pierwszy raz w życiu widzę taki okaz. Zobaczcie, naprawdę bardzo duży tubis, zapowiada się naprawdę rewelacyjny dzisiaj dzień. Można normalnie namówić tubisów potąd. Dobra, ale wróćmy. Do naszej przynęty. Mamy haczyk i zobaczcie, najlepiej co możemy zrobić, to jeżeli udałoby się nam przeprowadzić ten haczyk w taki sposób, jak się zakłada gumki przy spinningu. Czyli ten haczyk jakoś tak ciach przez całego tyle tubisia. Nie dam rady. O, zrobiłem coś takiego, wiecie, to trochę może nieudolnie. O, do połowy mi się udało, ale poczekajcie sekundkę, skrócę mój tego tubisia. O, troszeczkę skrócę, żeby Wam właśnie pokazać, jak najlepiej jest założyć go na haczyk, żeby on najlepiej się, wiecie, w wodzie nam sprawował. O, czekajcie. Dobra, no więc tak, słuchajcie, troszeczkę zobaczcie, mam krótszy element. Jeszcze jeden. Słuchajcie, nie bywało. I na co one tak biorą? Ożesz, normalnie szok. Dobra przydatka, nie? No. No spróbujemy te tubisie wykorzystać na flądrę. O. Dobra. Słuchajcie. Już pokazuję jeszcze raz. Niestety, chyba jestem za cienki w te klocki, wiecie, ale o co chodzi? Najlepiej jakbyśmy tego tubisia przełożyli przez cały haczyk. Kurczę, no wiecie co, muszę to spróbować zrobić, choć mi się już tutaj troszeczkę rozwalił. O, coś takiego. I w tym momencie takie coś. Zobaczcie. W tym momencie mamy haczyk w zasadzie ukryty. Ja sam trzonek wyciągnę tutaj, żeby on się faktycznie nam zaciął. O, ten trzonek może będzie widać, ale zobaczcie, chodzi o coś takiego. Tak, tutaj wcześniej miałem dłuższy element, więc dłuższy nam wystaje w połowie, a tutaj mamy taki, co wystaje na samym końcu. I to najprawdopodobniej jest najlepsze, z tego co się po prostu dowiedziałem, wiecie, od tutejszych ludzi, że tak, tak jest po prostu najlepiej go zakładać, więc popróbujemy też. Narysuję Wam to może, albo zrobię zdjęcie, wiecie, i w opisie pokażę. A teraz jeszcze ostatni element tej całej układanki. Zarzucenie zestawu. O, tutaj miałem troszeczkę ściągnięte. Hamulec miałem, wiecie, troszeczkę, żeby tutaj Wam tego tubisia pokazać i dobrze, że go, bo pamiętałem i troszeczkę go skręciłem. Najważniejsza rzecz, naprawdę, słuchajcie, jak macie plecionkę, używajcie jakichś rękawiczek, czegokolwiek, bo przy wyrzucaniu już sobie tak palec rozwaliłem, że do końca dnia to już raczej była męczarnia niż łowienie, bo krew leciała i wiecie, no, zero radochy. Dobra, spróbuję teraz to zarzucić, może nie jakoś maksymalnie siłowo. Spróbuję zarzucić to, w tle mamy pogłębiarkę, ale tak jakbyśmy mieli wzdłuż Półwyspu Helskiego, bo coś takiego. Okej, leci dobrze. No, mam plecionkę, więc wiecie, nie jestem w stanie stwierdzić, jaka to jest odległość, ale myślę, że jakieś 40 metrów do 50 może dochodzić. Ciekawa rzecz, zobaczcie, tutaj wędkarze pozostawiali takie
reklamówki, taśmy, no coś takiego. O to możemy oprzeć naszą wędkę i w tym momencie ona nam się po prostu nie przesuwa na boki. Bardzo fajny patent, prosty, i tak na tej rurze tam co chwilę mamy coś takiego. Także super, super sprawa, rewelacyjna, rewelacyjne ułatwienie. I już widzicie, mamy ten problem, o którym wcześniej pisałem, że prąd ściąga nam zestaw na te gwiazdy, które są użyte jako falochron w porcie. I zobaczcie, już raz naciągałem, tak? I już muszę znowu naciągnąć. Także są tu jakieś prądy morskie, które jednak oddziaływują na ten nasz zestaw. On nie jest ten ciężarek z tymi kolcami, tak jak używamy słów castingu, choć mógłbym taki faktycznie teraz zastosować, może by się mocniej wczepił w tą ziemię, ale musicie też zwrócić uwagę jedną, że tutaj troszeczkę zaczepów jest i może się zdarzyć coś takiego, że stracimy ten nasz zestaw i może już nie być aż tak fajnie, jak jeszcze używamy może plecionki, to wiecie, trzeba by było go zrobić jakiś taki słaby punkt, że jak najmniej go stracić. Dobra, to tyle, trzymajcie się, cześć.